Dzień dobry, biało-niebiescy kibice. Kolejny program komunikacyjny Stal Mielec, a dziś wraz z nami Adam Sławiński. Tak więc witamy serdecznie redakcję kanału sportowego. Cześć, Adam. Witam serdecznie, miło u Was gości, tym bardziej, że często rozmawiamy o Stali Mielec w naszym programie Gra Ekstraklasa, którym zapowiadamy kolejkę. Zawsze jest Bartek Glen, Michał Żewłakow często też u nas bywa, więc tacy mam wrażenie honorowi obywatele Mielca. Nie wiem, czy ze względu na zespół, czy bardziej ze względu na miasto, to akurat trzeba ich dopytać, ale myślę, że to są w jakiś sposób połączone naczynia. Często z Wami się łączymy, czy to z zawodnikami, czy to ewentualnie z prezesem Klinkiem, więc miło też u Was gościć. Dobra, może zdradźmy na początku jeszcze kulisy takie. Wpadło mi do głowy, że zaproszę Ciebie o godzinie 22:40. Jakoś tak chyba była godzina. I o godzinie 22:42 już wszystko mieliśmy dogadane. To słuchaj, to w ogóle jak chcesz takie kompletne już kulisy, to było w przerwie meczu Ligi Mistrzów Bayern Monachium kontra Manchester City. Tak, Ja tak. wtedy miałem na kanale sportowym, bo miałem akurat prowadzić program po tym meczu. Tylko że no, czasami są sytuacje niezależne od ciebie w życiu i tutaj doszło do tego typu historii, bo akurat mojego bardzo dobrego kumpla żona urodziła, nawet nie żona, partnerka, urodziła dziecko i niestety albo stety, wyszło tak, że tutaj przełożyłem ten program, znaczy programu nie przełożyłem, ale zmieniłem prowadzącego, za mnie zrobił go Wojtek Piela i akurat to spotkanie oglądaliśmy na Pępkowym, więc niektórzy chcemy takie kulisy kompletne. To te kulisy dokładnie tak wyglądają. Ty może nie słyszałeś, bo akurat jak z tobą rozmawiałem, wyszedłem na dwór, więc pewnie tego harmidru całego w barze, w którym byliśmy, nie słyszałeś, natomiast tak to dokładnie wyglądało. To mówisz, że przez to tak szybko się dogadaliśmy. Tak, bo nie miałem czasu. Okej, okay, to zanim zadam Ci pierwsze pytanie, to cztery szybkie kciuki do góry. Pierwszy dla Canal Plus Online za to, że przygotowali specjalną ofertę dla naszych kibiców. Opis oczywiście oczywiście w opisie tego filmu. Drugi dla PKO BP za ich biało-niebieską ofertę. Też będzie w opisie tego filmu. Trzeci dla Ciebie za to, że przyjąłeś zaproszenie i dla całej redakcji kanału sportowego. No i czwarty dla Was, biało-niebiescy kibice. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. Będziemy gonić kanał sportowy, nie wiem czy kiedyś dogonimy w ilości słów, ale będziemy dzielnie walczyć, tak więc klikajcie tam ten znaczek subskrybuj. Lajki, suby, komentarze, to wszyscy youtuberzy lubią. Tak, i algorytm YouTube'a najbardziej. Tak. Okej, okay. Adam, na początku porozmawiajmy sobie jeszcze o tym meczu z Miedzią Legnica. No tak powiem... Jakbyś to ocenił? Dwa punkty stracone, czy jeden zdobyty, patrząc na to, jak się zakończyło to spotkanie? Wiesz co, to no, patrząc na przebieg spotkania, to raczej jeden punkt zdobyty. Patrząc pewnie na aktualną sytuację Stali Mielec, bardziej przydałyby się trzy punkty, no ale to nie jest nic odkrywczego. Najbardziej mnie się wydaje, że patrząc na przebieg całego tego spotkania, to była taka Stal, która do momentu stracenia bramki była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie. To też widać, że wprowadził trener Kieryś do tego zespołu. Natomiast no, to była też taka trudna sytuacja dla obrońców do przewidzenia, bo piłka z lewej strony trochę zbita przed pole karne. Tam zabrakło asekuracji, Czuka kapitalnie zachował się przed polem karnym. Idealne uderzenie. Tutaj wielkie brawa dla niego. Bartek Mrozek praktycznie bez szans, tym bardziej, że widziałem, że był delikatnie zasłonięty w tej sytuacji. Natomiast no, patrząc na przebieg całego spotkania, Stal była, nie chcę powiedzieć bezzębna, natomiast stwarzała sobie kilka sytuacji, kilka powstałych fragmentach gry. Nie było jej najłatwiej tutaj o taką sytuację podbramkową, sytuację strzelecką. I tutaj momentami wszystko się zgadzało gdzieś do tego pola karnego. Gdzieś brakowało takiego ostatniego podania, finalizacji. Ale generalnie jak spojrzymy sobie na wszystkich trenerów, bo też będziemy to wszystko całościowo sobie podsumowywać, to pamiętamy, że był taki okres w przerwie reprezentacyjnej, kiedy mieliśmy trzy zmiany trenerów. Jan Urban poszedł do Górnika Zabrze, Dawid Badia zmienił trenera w Lechii Gdańsk, no i Kamil Kieryś został nowym trenerem, nowym szkoleniowcem Stali Mielec. Jak sobie podsumujemy te wszystkie trzy zmiany trenerskie, to zdecydowanie najlepiej punktowo wygląda Kamil Kieryś, a na samym końcu, biorąc pod uwagę no, zmiany na takim etapie rozgrywek,
Najistotniejsze jest to, jak punktują te zespoły, bo można mówić o długofalowej wizji, można mówić o długofalowych planach, natomiast tutaj tym celem nadrzędnym tej zmiany trenera to było tak naprawdę po prostu to, żeby się utrzymać, żeby punktować. A to, co zrobi dalej Kamil Kieresz, to myślę, że będziemy oceniali w przyszłym sezonie. Tutaj pewnie jeszcze wrócisz do jakichś decyzji, do jakichś porównań pomiędzy Adamem Majewskim a Kamilem Kieresiem, ale to pierwsze takie myśli, które mam tu i teraz, to po prostu to, że Kamil Kieresz w jakiś sposób uspokoił tę defensywę, a przede wszystkim Stal zaczęła strzelać gole. I to niekoniecznie z takich oczywistych sytuacji. W tym meczu z Miedzią Legnica, powiedzmy sobie szczerze, tam było bardzo dużo szczęścia dla Stali Mielec, bo to jak się zachował Gulen, to jak się zachowała defensywa tego zespołu, mówimy tutaj o Miedzi Legnica, no to niesamowity skandal, bo takiego gola w ogóle nie powinno być. Ten gol nie powinien paść, patrząc z perspektywy zawodników, z perspektywy kibica. Przepraszam, Stali Mielec, Miedzi Legnica. Ale spojrzymy nawet na taki mecz z Widzewem Łódź, to myślę, że tego właśnie Stali brakowało, że może to nie jest taka Stal Mielec, nie wiem, z meczu z Lechem Poznań, gdzie ona przeważała, gdzie stwarzała sobie sytuację, bo też jak spojrzymy na przebieg spotkania z Widzewem, to była Stal Mielec, która no, gdzieś była tym zespołem, który oddawał pole gry, gdzie to Widzew miał pewnie więcej takich czystych, klarownych, podbramkowych sytuacji. Mówimy chociażby o sytuacjach Bartłomieja Pawłowskiego, który no, miał je naprawdę kapitalne i też tutaj szczęście się uśmiechnęło, ale na samym końcu musimy powiedzieć to, że jak już Stal w tym meczu dochodziła do sytuacji, to je wykorzystywała. A patrząc na to, jak Stal grała w poprzednich meczach tego roku, tego 2023 roku, no to jednak była Stal nieskuteczna. I tutaj duże brawa, duży szacunek, też pewnie kilka mądrych decyzji personalnych, kojarzących się z zaufaniem Kamila Kieresia, no bo zna Mateusza Maka od bardzo dawna i ten Mateusz Mak mu się momentalnie odpłacił konkretami, czyli golami. I to myślę też bardzo istotne. To właśnie, już wspomniałeś o tych rotacjach. Czy po tym, jak Kamil Kieraś został szkoleniowcem Stali Mielec, mocno się zdziwiło to, że kilku zawodników zostało, może nie odsuniętych, ale powstała rywalizacja między zawodnikami i nastąpiły zmiany wyjściowej jedenastce naszej drużyny? No, rzeczywiście te zmiany nastąpiły i tutaj mówimy chyba przede wszystkim o pozycji numer 9, czyli zrezygnowaniu z Rauna Sapinena, a także Mikołaja Lebedyńskiego, bo to przede wszystkim taka myślę główna zmiana, jakiej dokonał w tym zespole, także w pomyśle na grę Kamil Kieresz. Ale z drugiej strony no, patrzymy na aktualną formę Rauno Sapinena, patrzymy na aktualną dyspozycję Mikołaja Lebedyńskiego, no to jednak Stal Mielec ma duży problem z tym, żeby ten napastnik dawał efekty, dawał konkrety, dawał gole. Cofniemy się pewnie do tego, jak to wyglądało w poprzednim sezonie i ta końcówka była naprawdę przyzwoita w wykonaniu Oskara Zawady. Dzisiaj go bardzo często też śledzę, jak wygląda jego aktualna dyspozycja w Wellington Phoenix ze względu na to, że prowadzę program Polacy pod lupą i w nim też przyglądamy się zawodnikom, a w zasadzie przede wszystkim przyglądamy się zawodnikom, którzy grają za granicami Polski. I oglądam sobie regularnie te mecze albo urywki z meczów Oskara Zawady. I on w poprzednim sezonie też potwierdzał, że naprawdę nie jest tylko i wyłącznie takim zawodnikiem, który gra tyłem do bramki, który będzie takim piłkarzem na dziewiątkę, który jest wysoki i spełnia kryteria stereotypowej dziewiątki, wysokiej dziewiątki. Nie, Oskar Zawada też potrafi strzelać gole. Oskar Zawada nie jest takim, jak to mówimy w Ekstraklasie, czasami defensywnym zawodnikiem, defensywnym napastnikiem, tylko też te konkrety dawał. Nie wiem, no, tam były ze 3-4 gole przez Oskara Zawadę strzelone ze spalonych, a do tego dołożył 3 trafienia, które zostały uznane. Także naprawdę myślę, to był dobry czas dla Oskara Zawady. Dla Stali na pewno trochę szkoda, że Oskar Zawada na kolejny sezon nie został, no ale został sprowadzony ten Said Hamulić, który grał naprawdę kapitalnie. Tutaj mamy kolejne nawiązanie do poprzedniej kadencji, do poprzedniej kampanii, kiedy to Stal Mielec no jednak na drugą rundę
straciła kilku kluczowych zawodników. Mówimy też o napastniku, bo mówimy o Piaseckim, który został ściągnięty wtedy w tamtym sezonie szybko do Śląska Wrocław. Hinokio wrócił do Zagłębia Lubin. Była ta choroba Mateusza Maka. No, to są jednak zdecydowanie duże osłabienia. Myślę, że tutaj nie możemy też tych problemów Stali Mielec na początku tego roku przekładać tylko i wyłącznie na stratę Saida Hamulicza. Oczywiście to był bardzo istotny zawodnik, zawodnik, którego w tej nowej kadencji w Ekstraklasie Stal Mielec jeszcze nie miała, bo takiego strzelca wyborowego no, Stal Mielec jednak nie posiadała w poprzednim sezonie. Mówimy o podobnej liczbie goli jednak zdobytej na przestrzeni całego sezonu przez Grześka Tomasiewicza, ale tam były też rzuty karne. To nie jest tak, że on był jakimś snajperem. No, Saida Hamulicza zdecydowanie brakuje, ale na samym końcu myślę, że tutaj też pokazał trener Kiereś coś, czego nie pokazywał w innych klubach, bo wszyscy jak trener Kiereś przychodził do Stali Mielec, to myśleli, że to jest taki typowy trener ze starej szkoły trenerskiej, który ma swoje zasady, który pewnych rzeczy nie zmienia. Tutaj pokazał, że skoro nie ma tej dziewiątki, to może my jej nie potrzebujemy, to może powinniśmy wymyślić coś nowego. To zaufam temu Makowi, który był ze mną w Bełchatowie, którego znam bardzo dobrze. Wrzucę go do składu. Zaufam też Ciepieli, który, no powiedzmy sobie tak. Ja nie widzę w Ciepieli jakiegoś potencjału na reprezentację Polski, ale na pewno na ekstraklasę to może być bardzo solidny, bardzo dobry piłkarz. I tutaj dla niego wielkie brawa za to, jak się wprowadził do zespołu na nowo. Też pamiętam jego wejście do Legii Warszawa Aleksandra Wukowicza i wyglądał w tym zespole naprawdę bardzo przyzwoicie. Przede wszystkim przez taką swoją waleczność boiskową, przez to, że on idzie praktycznie do każdej piłki. Może też tego brakowało w tym zespole. Może brakowało jakiegoś nowego pomysłu, czegoś zmienienia. No a Adam Majewski to jest kadencja piękna, to jest bardzo piękny czas dla Stali Mielec, szczególnie na jesieni. Gorzej bywało na wiosnę i w tym, i w poprzednim sezonie. Natomiast no, może to był taki moment, że potrzebowała Stal nowego impulsu i ten impuls dał trener Kiedyś. I mówię tutaj pod kątem tych swoich decyzji personalnych, w jakiś sposób mnie zaskakuje, bo myślałem, że to troszkę inny kaliber trenera, inna myśl szkoleniowa, a pokazuje, że jest bardzo elastyczny. Ja zawsze akurat trenera Kieresia bardzo szanowałem, bo myślę, że to mega inteligentny facet, bardzo duży fachowiec i duże brawa dla niego za to, co w poprzednich klubach osiągał. Bo oczywiście tam mówimy o klubach, które często walczyły o utrzymanie, tylko to też było tak, że po prostu trener kiedyś z takich klubów oferty dostawał, w takich klubach był, ale no jednak miał to bardzo duże doświadczenie pod kątem walki o utrzymanie i myślę, że to też było kluczem do takiego zatrudnienia. Dlatego no ja akurat w trenera Kieresia wierzę i uważam, że pomimo różnych głosów, które dochodziły, które widzieliśmy w mediach czy wśród kibiców, że no może to zwolnienie było potrzebne dla Stali, ale niekoniecznie to dobry wybór trener Kiereś, to myślę, że na tu i teraz to pod kątem takim finansowym, możliwości Stali Mielec, to jedna z lepszych decyzji. Okej, powiedziałeś o zaufanych zawodnikach, wspomniałeś tutaj Mateusza Maka, no ale musimy wspomnieć o drugim, waleczne serce Leandro. Wszedł i zrobił show. To prawda, no jak dobrze pamiętam, to chyba też mieli przyjemność razem pracować w Górniku Łęczna. Łęczna. Bardzo doświadczony. To też jest istotne. No, to, co powiedziałem, że ja dzisiaj nie chcę oceniać trenera Kieresia w perspektywie i w kontekście przyszłego sezonu, bo on dostał totalnie inne zadania, bo nikt tutaj w Stali w momencie, kiedy zaczęło się w jakiś sposób palić, kiedy wydawało się, że ta Stal się utrzyma bez większego problemu po tej wiosnie, przyszły te demony poprzedniego sezonu i Stal jednak w jakiś sposób zaczęła mieć te same problemy, każdy zaczął się obawiać o utrzymanie. I tutaj podstawową zasadą i podstawowym zadaniem dla trenera Kieresia było po prostu to, żeby Stal utrzymać, żeby punktować. To trener Kieresz robi, a
To, że robi to po prostu zawodnikami, których zna i którym ufa, a pewnie też zawodnicy w jakiś sposób jemu ufają, to tylko bardzo duży plus dla trenera Kieresia, bo to nie jest moment na kombinację, to był po prostu moment na punktowanie. I takie pragmatyczne podejście trenera, bardzo metodyczna praca, ona tutaj zdaje na ten moment egzamin. Powiedz mi jeszcze, wracając do tego meczu z Miedzią, jak ocenisz Aleksa Vallejo? Bo pojawiają się różne głosy, że no, wykartkował się w miarę szybko, ale czy ten drugi faul na tą drugą żółtą kartkę, to jak według ciebie, czy to było konieczne, czy jednak mógł pozwolić puścić jeszcze tego zawodnika Miedzi? Wiesz co, no niby mógł, z drugiej strony nie mógł, też ciężko taką sytuację oceniać, bo inaczej myślisz, jak jesteś na boisku, inaczej myślisz przed telewizorem, kiedy to wszystko dokładnie sobie możesz przeanalizować. Na boisku pewnie to wygląda zupełnie inaczej. Z drugiej strony, no jakoś źle nie wyszło, bo na samym końcu Stal Mielec zremisowała to spotkanie, ale na pewno przez tę utratę Vallejo to była trudniejsza sytuacja dla Stali Mielec. Też widać, że tutaj trener Kiereś chce stawiać na takie doświadczenie, bo tutaj patrzymy na Leandro, na Maka, na właśnie Vallejo. To są zawodnicy, którym on ufa, w których widzi, że ten trudny moment Stali Mielec, to są zawodnicy, którzy w jakiś sposób ten zespół pociągną i w tym trudnym momencie zespołowi pomogą. Natomiast odnosząc się do tej konkretnej sytuacji, pewnie trochę się zgodzę, że to mogła być taka szansa na to, żeby jeszcze tam obrońcy w jakiś sposób zareagowali. Więc tak, no musisz w jakiś sposób myśleć o tym, że masz żółtą kartkę, że masz końcówkę spotkania, że masz wynik 1-0 i jeszcze odrabiasz straty. Koniec końców źle nie wyszło, ale zgadzam się, że tutaj pewnie mógłby trochę inaczej jako doświadczony zawodnik Vallejo reagować. Okej, okay, powiedziałeś już troszkę na temat tej bramki, tak naprawdę 30 sekund przed końcem spotkania. Co według Ciebie tam się wydarzyło? Jak to się No, stało? tam w ogóle trzeba się cofnąć też do sytuacji przy Chorągiewce, bo trzeba zadać sobie pytanie, czy tam nie było fauli. Bo jak spojrzymy na tę sytuację przy Chorągiewce, kiedy już nie pamiętam, dwóch zawodników Miedzi Legnica stało przy narożniku, próbowało utrzymać piłkę, no to pewnie kojarzysz tę sytuację i tam było bardzo ostre wejście i odepchnięcie i jeden na drugiego wpadł. Nie pamiętam, kto tam z Miedzi dokładnie stał, nie chcę teraz skłamać, ale to każdy może sobie cofnąć i tę sytuację obejrzeć, albo wielu kibiców Stali Mielec po prostu tę sytuację pamięta. I myślę, że tutaj okej, okay, no to pewnie trudne dla kibica Stali Mielec, ale też trzeba zadać sobie pytanie, czy tam nie było faulu. Moim zdaniem, no to było takie na pograniczu. Oczywiście Piłka nożna, męska gra. tak, męska gra. Natomiast ciężko mi powiedzieć, czy był faul, czy nie. Natomiast uważam, że no, taka sytuacja do rozważenia, bo pewnie można by tutaj spekulować, że gdzieś VAR nie zareagował ze względu na to, że nie wiem, czy to nie była zero-jedynkowa sytuacja, czy w jakiś sposób to było interpretowane, ale na pewno jakbym ja siedział na VAR-ze, to w jakiś sposób starałbym się to analizować i cofnąć do tej sytuacji. To jest jakby pierwszy etap, gdzie trzeba rozważyć, czy był faul, czy nie. Zgodnie z takim duchem gry bym to puścił. Nie wiem, jak to wygląda w przepisach, bo jeżeli chodzi o przepisy, to teraz człowiek już naprawdę głupieje i ciężko stwierdzić, jak konkretna sytuacja rzeczywiście powinna być interpretowana, albo czasami to jest w ogóle tak, że jeden sędzia tak interpretuje, drugi tak, więc tutaj naprawdę ciężko do tego się odnieść. Później ta długa piłka, no i to, co zrobił Gulen, to, co zrobiła defensywa Miedzi Legnica. No oczywiście, to było takie granie typowe na Piotra Świerczewskiego i jego aferę. Nie, nie aferę, tylko na chaos on grał, na chaos. Tak trzeba było grać w tym momencie. Dobre zachowanie Miedzi, dobre zachowanie Stali. Fajnie, że tam Matras poszedł w pole karne, no bo to taki moment, że jednak te centymetry są potrzebne, ale jak się okazało, że tam Matras się znalazł praktycznie bez żadnego krycia, to pewnie jakby jeszcze grał w Stali Mielec Hinokio, który nie jest zbyt wysoki, to też by sobie spokojnie z tą piłką poradził. No, fatalny błąd Miedzi Legnica. Tutaj na pewno szczęście bardzo się uśmiechnęło do Stali Mielec. Okej, okay, to przejdźmy sobie do najbliższego naszego spotkania, czyli Pogoń Szczecin. Pogoń, która no, będzie walczyć chyba do samego końca jednak, żeby o strefę medalową i ten medal, żeby na szyi zawisł każdego z zawodników.
Jakbyś ocenił ten zespół? No, trzeba przyznać, że wiesz, jak oni grają, no to mało kiedy przegrywają. Chyba ostatni mecz, który przegrali, to był Raków. No tak, tylko na Pogoń Szczecin trzeba patrzeć też w różnych kontekstach, czyli w kontekście defensywy i ofensywy. Oczywiście trochę to lepiej wygląda niż na początku tego roku, jeżeli chodzi o defensywę. Teraz mamy zmianę na pozycji stopera, bo mamy Lonczara, który zastąpił. No zobaczymy, czy też na mecz ze Stalą Mielec Triantafylopoulosa. Ciekawy jestem, jakie będą decyzje tutaj personalne w tej linii defensywy na to spotkanie ze Stalą Mielec trenera Gustafsona. Trochę lepiej to już wygląda, tylko ja zawsze mówiłem, że dla mnie to nie jest też słabsza gra tylko i wyłącznie linii defensywy, linii obrony Pogoni Szczecin, tylko jak przyjrzymy się całej grze z Pogoni Szczecin, to też brakowało takich momentów, w których na przykład linia defensywy zaasekurowałaby ofensywnie grających bocznych obrońców, bo w tym momencie przy tych transferach, czy z prawej strony Walkwista, czy tutaj mówimy o lewej stronie obrony, no to jednak ta Pogoń gra bardzo ofensywnie i też trzeba brać pod uwagę to, że ten środek pola musi w jakiś sposób zabezpieczać. Były takie momenty, gdzie w środku mieliśmy Damiana Dąbrowskiego, który super rozgrywa piłkę, ale też już pod kątem takim fizycznym czasami ma problemy z tym, żeby zaasekurować. Mamy Rafała Kurzawę, który został przesunięty do środka pola, głównie ze względu na słabe warunki motoryczne na skrzydle. No bo nawet pamiętamy jego spotkania w Górniku Zabrze. To był zawodnik, który jako skrzydłowy nie imponował dynamiką. I później to też było jego problemem w Angers we Francji. Nie inaczej jest w Pogoni Szczecin, dlatego też biorąc pod uwagę jego bardzo duże atuty czysto piłkarskie, szukano mu pozycji, dlatego znaleziono ten środek pola i takim trzecim przez długi czas był Vahan Bichakhtian, który gra bardziej ofensywnie i brakowało moim zdaniem też takiego odpowiedniego zbilansowania pomiędzy grą defensywną, linii obrony, a także linii pomocy i tutaj jako całość, jako kolektyw coś nie funkcjonowało. Teraz kilka też zmian personalnych, dwa bardzo dobre spotkania Łęgowskiego, który już był powoływany do reprezentacji Polski i myślę, że zdecydowanie lepiej to wygląda w środku pola. Zobaczymy, jak na przestrzeni kilku spotkań, jeżeli dojdzie dalej do tego utrzymania pozycji w pierwszym składzie przez Lonczara, będzie ten zawodnik wyglądał na kolejne mecze i w kolejnych meczach. Także tutaj jestem bardzo ciekawy, jak to pod tym kątem będzie wyglądało, bo też jak cofniemy się do meczu z Lechią Gdańsk, to nie była Pogoń, która zachwycała. Oczywiście też to są często trudne spotkania pod koniec sezonu, kiedy gra na przykład zespół teoretycznie zdecydowanie lepszy z zespołem walczącym o utrzymanie, bo wtedy wstępują zdecydowanie inne emocje w te zespoły z dołu tabeli i one no, potrafią naprawdę wygrać mecze albo napsuć krwi tym rywalom, którym by się nikt teoretycznie nie spodziewał. I to był generalnie bardzo dobry mecz Lechii Gdańsk. Dobra dyspozycja Dante Stygicy, tutaj duży plus i duże brawa, bo pamiętamy, że jednak szczególnie początek tego roku i ogólnie cały sezon. To nie był sezon Dante Stipicy. Cofniemy się, nie wiem, sezon 2 temu. Dante Stipica jednak był jedną z tych postaci, które dawały najwięcej zespołowi Pogoni Szczecin. A tutaj, no, to był trudny sezon dla Dante Stipicy. Pamiętam taki wywiad dla Interi, gdzie on do końca się z tym nie zgadzał, ale też jak przeanalizujemy sobie jego występy, te błędy były. Tutaj dał jednak dużo, kilka bardzo istotnych interwencji w meczu z Lechią Gdańsk, dlatego bardzo duże brawa dla Dante, że w końcu w tym bardzo istotnym momencie sezonu wrócił. No i Kamil Grosicki. Komuś się by wydawało, że Kamil Grosicki jest takim zawodnikiem, który no w reprezentacji to pewnie nie może w ogóle grać od początku, tylko z ławki rezerwowych, a w Ekstraklasie to pewnie będzie zmieniany regularnie około 60-70 minuty, bo nie ma czasu, nie ma sił na końcówki spotkań. Tutaj mamy 80 minutę spotkania, 80, którąś już dokładnie nie pamiętam, i on robi, biorąc pod uwagę jego aspekty fizyczne, kapitalną sytuację i no, gdyby nie on, nie byłoby tego gola samobójczego Abu Hanny. Pewnie gdyby nie Abu Hanna, to też któryś z zawodników
te sytuacje, by wykończył, któryś z zawodników tę piłkę na linii 5 metra by do bramki wepchnął. Także naprawdę duże brawa dla Grosickiego, bo jak sobie przeanalizujemy w ogóle jego wszystkie statystyki w trakcie tego sezonu, no to kluczowe podania, to w ogóle dla mnie najbardziej zaskakująca liczba kontaktów z piłką w polu karnym, bo on ma około 170-180 kontaktów z piłką w polu karnym i drugi w tej statystyce, Jesus Imaz, ma około 110. To jest naprawdę przepaść. I to, że akurat zawodnik nie grający na pozycji nominalnego napastnika, na pozycji numer 9, ma najwięcej kontaktów z piłką w polu karnym rywala, to też coś mówi o grze Kamila Grosickiego. To pokazuje po pierwsze, jak ofensywnie gra Pogoń, a po drugie, jak często ścina te akcje do środka Kamil Grosicki. Także naprawdę, no tutaj jestem bardzo zaskoczony, jak spojrzałem w Y-Scouta i zobaczyłem tę statystykę. Też największy współczynnik tych oczekiwanych asyst ma Kamil Grosicki w Ekstraklasie, bo to jest ponad 8, a tych asyst ma 3 albo 4, już teraz nie pamiętam dokładnie w Ekstraklasie. Natomiast to też pokazuje kolejny problem i szansę, jaką Stali Mielec, że Pogoń Szczecin, mimo że kreuje sobie dużo sytuacji, mimo że te sytuacje kreuje chociażby, tak jak mówię, Kamil Grosicki, to wielu tych sytuacji nie wykorzystuje. Zobaczymy, czy Aleks Gorgoń, który kapitalnie wyglądał w poprzednich spotkaniach, wchodził z ławki, dawał jakiś impuls. Ostatnio ten mecz w pierwszym składzie, teraz na Lechie utrzymał miejsce, był gol. Zobaczymy, może to będzie taki etatowy napastnik Jensa Gustafssona. Na pewno Pogoni Szczecin brakuje takiego egzekutora, bo tych sytuacji stwarzają sobie wiele, ale to, co mówiłem, no nie ograniczałbym ich problemu, które mieli w tym sezonie, tylko i wyłącznie do tego, że oni nie strzelali goli, bo ten problem był inny. No jeżeli tyle goli tracisz, to też trzeba zwrócić uwagę, jak wygląda organizacja gry w defensywie. Wspomniałeś już o Turbo Grosiku. U nas ostatnio Piotrek wlazłoby w Turbo Kozaku, więc można powiedzieć, że u nas jest Turbo Piotrek. Ale jak powstrzymać właśnie tego Turbo Kozika, Turbo Grosika? Jakbyś zneutralizował jego aspekty tutaj w ofensywie? No na pewno to taki zawodnik, który nie może mieć za wiele miejsca za plecami obrońców i to będzie bardzo istotne. Wiemy, że Stal Mielec gra trójką w obronie. Tutaj bardzo istotna będzie pozycja prawego wahadłowego, żeby dobrze asekurować i żeby też w jakiś sposób w momencie, kiedy ten wahadłowy włączy się do akcji ofensywnej, żeby jeden z defensywnych pomocników jednak to miejsce asekurował, ewentualnie schodził bardziej do prawej strony środkowy obrońca, tylko to też niebezpieczne, no bo wtedy robi się luka w środkowej strefie boiska. Myślę, że tutaj bardzo dużo takiej pracy zespołowej będzie potrzeba, bo Kamil Grosicki też nie jest takim zawodnikiem, któremu przylepisz plastra i on będzie za tobą biegał przez całe spotkanie, bo no tak możesz zrobić, nie wiem, z zawodnikiem środka pola, ze środkowym napastnikiem, a raczej nie na skrzydle, więc tutaj ciężko szukać takich rozwiązań. Po prostu mądra, kolektywna gra zespołu i w ten sposób Kamil Grosicki powinien być próbowany powstrzymać. Okej, okay, to gdyby zadzwonił do ciebie trener Kiereś i zapytał, jak tu ugryźć Pogoń Szczecin, żeby 3 punkty wróciły do Mielca, to co byś mu powiedział? Wiesz co, to powiedziałbym kontratak. Ta faza przejściowa to był do tej pory chyba największy problem Stali Mielec, Pogoni Szczecin, że jednak ta Pogoń się dawała kontrować i ta Pogoń miała problemy w tych momentach przejściowych. I to był duży problem zespołu Jensa Gustafssona. W ogóle jak spojrzymy sobie na gole tracone, tam oczywiście mamy cały repertuar. Jednak sporo sytuacji właśnie w ten sposób zespoły przeciwne sobie stwarzały. I myślę, że to może być taki klucz, bo tam wiele było też błędów indywidualnych przy tych golach traconych. Natomiast jak spojrzymy na taki jeden aspekt, jeden problem, no to tak, Kamil Grosicki też ma takie momenty, że po prostu musi dywersyfikować swoje siły i nie może wracać się w każdej sytuacji, więc tutaj może się zrobić luka. I dwa, to co mówiłem, no też ten środek nie zawsze dobrze funkcjonował, chociaż w ostatnich spotkaniach już bywało i wyglądało to zdecydowanie lepiej. Także no myślę, że ten kontratak to będzie taka szansa dla Stali Mielec i oczywiście stałe fragmenty gry, bo Pogoń też momentami miała przy tym problemy, a przede wszystkim Stal
i za trenera Adama Majewskiego, ale nawet jak spojrzymy na mecz z Miedzią Legnica, to jakieś zagrożenie stwarza po właśnie tym elemencie gry. To jaką jedenastkę wytypowałbyś Stali Mielec na to spotkanie? Ja nie wiem, czy bym coś zmieniał. Chyba bym zostawił to wszystko dokładnie tak, jak wyglądało w ostatnim spotkaniu. Myślę, że bardzo fajnym pomysłem na ofensywę ma trener Kiereś, w jaki sposób to próbował zmienić. Oczywiście może w ostatnim meczu było trochę trudniej, ale też dla Miedzi Legnica to był chyba taki no, ostatni moment na to, żeby po Mecz o prostu życie w Ekstraklasie. nie wygrać i jeszcze dać sobie nawet nie to, że realną szansę, ale cień nadziei na to, żeby walczyć. No tutaj tej nadziei nie ma i chyba dzisiaj możemy wprost powiedzieć, że że Miedź Legnica spadnie z Ekstraklasy w przypadku braku tych 3 punktów, bo gdyby były te 3 punkty, no to mówię, to nie byłaby realna szansa, ale po prostu byłaby jakaś nadzieja na to, żeby się utrzymać i jeszcze do końca ewentualnie walczyć przy dobrych wiatrach, dobrych wynikach. Natomiast Stal Mielec, tak jak mówię, no ja bym tutaj wiele nie zmieniał, bo w defensywie to nie wygląda wcale źle, mimo że była ta stracona bramka i pewnie trochę złe ustawienie, ale kompleksowo myślę, że tutaj można dalej ufać tym zawodnikom, którym na początku zaufał trener Kiereś. Też zerknijmy na to, jak wyglądają terminarze poszczególnych zespołów, bo jak zobaczymy Koronę Kielce, ona ma na przykład bardzo trudną końcówkę. Oni będą mieli z wami chyba mecz za Co tydzień, tydzień. tak? I to będzie ich ostatnie łatwe spotkanie. Później mają Nie, tam nie będzie chyba. łatwe. No tak, ale teoretycznie łatwe pod kątem zespołów, które są Jasne, jasne. inaczej, walczą też o utrzymanie. Później mają chyba Raków Częstochowa, tam będzie Lech Poznań, tam będzie chyba Piast Gliwice. Te zespoły, które jednak są zdecydowanie mocniejsze albo po prostu w górze tabeli, więc tutaj im się ten terminarz najlepiej nie układa. Lechia Gdańsk ma piekielnie trudny terminarz, na to też trzeba zwrócić uwagę. No i myślę, że tutaj Lechia Gdańsk też będzie tym jednym z zespołów, które będą miały obok Miedzi Legnica najtrudniej o tę walkę o utrzymanie. Tutaj już to kolejne spotkanie może nam powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jeżeli Lechia nie wygra. No to myślę, że no, te szanse będą bliskie zeru na utrzymanie zespołu Lechii. No I właśnie, później i będzie. kto trzeci? Słucham? I kto trzeci? No i tutaj będziemy szukali pośród tych zespołów, czyli Śląsk, czyli Zagłębie, czyli Jagiellonia, czyli Stal Mielec, czyli kogo tam jeszcze mamy? Kogoś Korona, pominąłem. Radomiak. Tak? I Radomiak Radom. No to mamy 6 zespołów, które ewentualnie będą tutaj miały delikatny problem. Ja pamiętam, jak wyglądała tabela w poprzednim sezonie. Tam ostatni spadający klub miał 32 punkty, czyli 33 punkty teoretycznie w poprzednim sezonie wystarczały do tego, żeby się utrzymać. Stal ma w tym momencie 35 punktów. Myślę, że to może być ryzykowne, ale moim zdaniem tutaj 3 punkty, 38 oczek. I biorąc pod uwagę to, ile zespołów tutaj bije się o utrzymanie, to może już być taka granica, która daje pewność. Mówi się zawsze, że to jest takie 40 punktów potrzebne do utrzymania i to jest ta magiczna granica, ale myślę, że tutaj jedne 3 punkty, nawet no nie wiem, czy w meczu z Pogonią Szczecin, ale tutaj też dobrze by było na pewno dla Stali zapunktować mimo trudnego rywala. No to jednak tutaj 3 punkty zdobyte i myślę, że tu Stal powinna być bezpieczna. No jednak biorąc pod uwagę wszystkie te zespoły walczące o utrzymanie, to Stal nie jest ani w najgorszej sytuacji pod kątem terminarza, ani nie jest w najgorszej sytuacji pod kątem punktowym. Więc ja o utrzymanie byłbym spokojny, tutaj postawić tę kropkę nad i mądrze budować zespół na kolejny sezon, oby tylko nie było znowu tak, że wykreuje Stal jakiegoś lidera. I później na wiosnę tego lidera nie będzie, tak jak to było w tym i poprzednim sezonie. Okej, to jeszcze ja pociągnę cię trochę za język. No wytypujmy, gdybyś miał jednak wybrać ten jeden zespół, który ma najtrudniejszy terminarz, największe szanse, że jednak będzie musiał się pożegnać jako trzeci z Ekstraklasą, to kto to byłby według ciebie? Wiesz co, no mnie się wydaje, że jednak Śląsk Wrocław.
pod kątem terminarza może niekoniecznie, bo są zespoły, które mają jednak większe problemy pod tym kątem, ale to co mówiłem, też ciężko oceniać, że terminarz akurat jest jakąś wykładnią ze względu na to, że często dostaje się jakiegoś takiego kopa mentalnego, który w ogóle jest trudny momentami do wytłumaczenia, kiedy walczysz o utrzymanie. To tak bywa w każdej europejskiej, każdej światowej lidze. Natomiast w zespole Śląska Wrocław ja widzę po prostu najmniej jakości, najmniej pewności, najmniej założeń taktycznych, które temu zespołowi po prostu pozwalają grać na poziomie ekstraklasy. Bo jak patrzę na ten zespół w defensywie, no to tam są niebywałe problemy. Tam są niebywałe problemy i często po prostu takie błędy indywidualne, które już ciężko mówić, że wynikają ze słabszej formy, z dekoncentracji, tylko po prostu z tego, że to są zawodnicy, którzy nie nadają się na poziom ekstraklasy. No patrzę na Werdaskę, patrzę na Gretarsona. To niebywałe, że tacy piłkarze mogli być ściągnięci do klubu ekstraklasy, grać na takim poziomie i później jeszcze walczyć o utrzymanie. No, tam nie ma tak naprawdę poza Jeboachem i Exposito żadnego punktu zaczepienia, a też Jeboah i Exposito to są zawodnicy, którzy nie przekonują jakoś tak nie wiadomo w jakim stopniu na przestrzeni tego roku, mimo że jak spojrzymy w statystyki, to chyba Śląsk Wrocław w tym sezonie strzelił 9, w tym roku strzelił 9 goli i 8 z tych goli to dorobek Exposito i Jeboaha. No, to pokazuje, że jednak zespół jest oparty na dwóch zawodnikach, tylko że na dwóch zawodnikach, którzy też wieloma momentami zawodzą. I to nie jest tak, że masz jednego zawodnika, który w jakiś sposób cię ciągnie, bo tutaj w ogóle ciężko znaleźć taką pewność, że oglądasz mecz Śląska Wrocław i wiesz, że ten zawodnik zagra dobrze. No pewnie najlepszym piłkarzem w tym momencie jest Jeboah. Większy problem mamy z Exposito, bo to piłkarz, który miewa te fale i te sinusoidy bardzo często. Jeboah pewnie ma najbardziej wyrównaną formę, ale też brakuje w tych kluczowych formacjach liderów, czyli brakuje lidera obrony, bo takiego totalnie nie ma. I brakuje lidera środka pola. Wydawało nam się, że Olsen będzie takim piłkarzem, który Śląsk Wrocław będzie prowadził w trudnych momentach, ale on wpisał się w ten cały marazm wrocławian i wygląda to bardzo smutno. Bardzo smutno, jeżeli chodzi o grę, bo Śląsk się po prostu źle ogląda. To jest jeden z zespołów, który, no jak muszę obejrzeć, a oglądam prawie wszystkie mecze Ekstraklasy, no to mi się nie chce za bardzo, bo siadam do tych meczów naprawdę troszkę jak za karę i patrzysz na trybuny i też tam nie ma żadnego polotu, no bo stadion bardzo duży, fajnie jakby przynajmniej w tych kilkunastu tysiącach się wypełniał, no ale też nie ma kto na ten stadion przyciągnąć, bo tam nie ma żadnej tożsamości, nie ma żadnego zawodnika, który w jakiś sposób by ten zespół chciał odbudować, stworzyć. Nawet jak tacy byli, no to szybko z tego zespołu odchodzili. Dzisiaj mamy albo po prostu zagranicznych zawodników, albo Polaków, którzy nie są w jakiś sposób gotowi do tego, żeby ten zespół dźwigać na swoich barkach. Nawet zobacz, Martin Kączkowski. Mnie się wydawało, że super transfer, że piłkarz, który bardzo dużo dawał Piastowi Gliwice, dużo dawał w ofensywie, dużo dawał też przede wszystkim takiej pewności defensywnej. Tutaj na początku miał problem z tym, żeby załapać się do składu, a później, kiedy już zaczął grać, też nie daje jakichś argumentów i też wpisał się, podobnie jak mówiliśmy w przypadku Orsena, w ten marazm wrocławian. Duży problem, duży problem. Pytanie, czy tutaj nie będzie zaraz jakiejś zmiany trenera, bo no może to jest ten ostatnia szansa na to, żeby w jakiś sposób walczyć jeszcze o utrzymanie w ekstraklasie. No to powiem Ci, że jesteś drugim gościem komunikacyjnie Stal Mielec, bo tydzień temu Paweł Gołaszewski z piłki nożnej też powiedział, że Śląsk będzie się pakował i ta trójka zaprzyjaźnionych klubów chyba razem wyląduje w pierwszej lidze. No to nie, nie współczuję trochę kibicom Śląska, jak już dwóch znanych i topowych dziennikarzy w Polsce ich tam dołącza do tej dwójki. A jeszcze wracając do meczu z Pogonią, no to wytypuj, jaki może paść wynik tego spotkania? Ojoj, nie chcę być niemiły. Wydaje mi się, że jednak Pogoń to spotkanie wygra, że to będzie ta pierwsza porażka Kamila Kieresia, chociaż oczywiście nikomu z Mielca tego nie życzę, bo lubię to miasto, lubię ten klub, ale no myślę, że to troszkę
Taki moment, w którym akurat pogoń już zaczęła wskakiwać na takie odpowiednie tory, robi mniej błędów w defensywie i przede wszystkim jest może nawet nieskuteczna, bo tych sytuacji niewykorzystanych nadal trochę jest, ale konkretna i po prostu punktuje w tych kluczowych spotkaniach. Dobrze, to obiecuję w imieniu piłkarzy, że postaramy się Ciebie zaskoczyć. Na ogół po tym pytaniu to kończymy rozmowy zawsze z naszymi gośćmi, ale od tego odcinka od Ciebie postanowiłem, żeby rzucać też info o tym na Twittera już wcześniej. I tam nasi kibice też piszą pytania do Ciebie. Mam kilka z nich, to jeszcze szybko, szybko Ci zadam. Pierwsze z nich mam od Marcela Kowalczuka. To jest taki młody dziennikarz, 14-letni albo 15-letni, nie chciałbym już pomylić, z Mielca. Super chłopak, który w ogóle, wiesz, chodzi na konferencje prasowe, wysyła pytania. Mediach, także lubię takie historie. Tak więc możesz sobie go zaobserwować na Twitterze i zobaczysz naprawdę, kto wie, może kiedyś będzie u was w redakcji. I mam pytanie od niego. Jakie są różnice między stalą Adama Majewskiego a stalą Kamila Kieresia? Najprościej by było powiedzieć po prostu, że ta stal punktuje. Ta stal nie przegrywa, ta stal jest konkretna, ale gdzieś zagłębiając się dalej, jak to wygląda, no to przede wszystkim to, co mówiliśmy na początku tego programu, tej naszej rozmowy, że jednak Kamil Kieres zaufał swoim żołnierzom, czyli mamy tu Leandro, mamy Maka, mamy też postawienie bardzo odważne na Ciepiele, który odpłacił się przede wszystkim tym golem strzelonym przeciwko Widzewowi Łódź. I no tutaj też to, co już wcześniej powiedziałem, zaskoczył mnie w jakiś sposób Kamil Kieryś tym, że on potrafi uciec od tego, jak grał w poprzednich klubach, że on potrafi zagrać bez dziewiątki, że po prostu nie dostosowuje zespołu pod swój pomysł, a szuka po prostu danych atutów. W danym momencie też, w jakim jest Stal Mielec, w jakiej formie są dani zawodnicy i po prostu z tego wszystkiego formułuje jedenastkę, formułuje swój pomysł na grę. Także dla mnie to jest, myślę, taka podstawowa różnica i też pewnie jakiś taki impuls. No bo jak popadasz w pewien marazm i też zawodnicy poczuli pewnie coś takiego, że cholera, znowu powtarza się ta sytuacja z poprzedniego roku, i nie wiemy, jak zareagować, nie wiemy, w jaki sposób się odbić, bo odchodzą liderzy, wtedy tych liderów było więcej. Tutaj myślę, trochę łatwiejsza sytuacja niż w poprzednim roku, bo odszedł tylko jeden zawodnik, tylko z drugiej strony bardzo istotny, biorąc pod uwagę, jak dużo strzelał goli Said Hamulić, jak bardzo był istotny w grze Stali Mielec, no to jednak też można porównywać, że no może wtedy dwóch zawodników to równa się dopiero odejście Saida Hamulicia, ewentualnie trzech, zależy kto tutaj do tego się odniesie i w jaki sposób to sobie sformułuje. I wydaje mi się, że tutaj tacy zawodnicy Stal Mielec też potrzebowali takiego impulsu, nowego trenera, bo ja wiem, że to odejście Adama Majewskiego, ono spotkało się często z dużą krytyką w mediach. Ale ja od początku z tym do końca się nie zgadzałem, bo musimy kompleksowo zawsze patrzeć na daną pracę trenera. I to nie może być tak, że dobra jesień zamasuje bardzo słabą wiosnę, no bo musimy to wszystko złożyć w całość. Jak spojrzymy sobie w taką tabelę za pracę Adama Majewskiego w Stali Mielec, to on zdobył 65 punktów. Nie liczę tutaj spadkowiczów, bo mówię o takiej tabeli na przestrzeni dwóch sezonów, czyli tutaj no też były zespoły jak Wisła Kraków, które przez ten czas były tylko przez jeden sezon. To Stal Mielec kompleksowo miała najgorszy wynik punktowo. Więc też tutaj myślę, że były bardzo racjonalne podstawy do tego, żeby zwolnić Adama Majewskiego, ale jednocześnie podziękować mu bardzo za pracę, którą włożył, bo momentami ta stal grała zdecydowanie ponad stan, momentami grała troszkę słabiej niż powinna, niż tego oczekiwali kibice. No i myślę, że to po prostu jakieś nowe otwarcie, nowa era, a też wiemy, jak istotne są pieniądze, jak istotne są kontrakty od Canal Plus. Musiał tutaj po prostu prezes, właściciele w jakiś sposób reagować, żeby nie było niespodziewanego spadku, pomimo tej bardzo dobrej jesieni, bo Robert Podoliński zawsze mówił w naszym programie, że Stal Mielec jest najedzona i tak mówiliśmy, że jest najedzona, najedzona, najedzona,
a w pewnym momencie zawsze przychodziła wiosna i ta stal robiła się głodna. Także myślę, że tutaj bardzo istotna zmiana, dobra zmiana, ale to też nie oznacza, że Adam Majewski jest słabym trenerem, bo mam nadzieję, że on prędzej czy później, jak uporządkuje sobie jakieś tam te swoje sprawy prywatne, wróci na ławkę, obejmie jakiś ciekawy klub i znowu to będzie ciekawy wynik, ciekawy projekt. Okej, okay, a powiedz mi, gdybyś któregoś z piłkarzy z polskiej ligi miał polecić Kamilowi Kieresiowi, aby w przyszłym sezonie dołączył do Stali Mielec, oczywiście powiedzmy, mając tam, wiesz, warunki finansowe realne, to kto to by był? O cholera, ciężkie pytanie, wiesz? Wbiłem ci gwoździa. Tak, bo to takie pytanie, że musisz się trochę dłużej zastanowić, jeszcze wziąć kilka innych aspektów pod uwagę, takich jak oczywiście te kontrakty, jak możliwości finansowe Stali Mielec. O. Wiesz co, nie wiem, jaka będzie sytuacja. Może to trochę za dużo, ale czemu nie? Nie wiem, jaka będzie sytuacja Tomasza Petraszka, bo jemu się kończy kontrakt z Rakowem Częstochowa i nie wiem, czy ten kontrakt będzie przedłużony, nie wiem, jakie będą jego decyzje, ale skoro Miedzi Legnica udało się ściągnąć Andrzeja Niewulisa, no to może Stali Mielec udałoby się ściągnąć Tomasza Petraszka, jeżeli ten by nie przedłużył kontraktu z Rakowem Częstochowa. To taka odpowiedź nie do końca przemyślana, na szybko, bo myślę, że biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, o których mówimy, ile jest zależności, kończące się kontrakty, możliwości finansowe Stali Mielec, to bym potrzebował tak z 5-10 minut, żeby prześledzić wszystkie kadry i się zastanowić na szybko. Tomasz Petraszek, kto chce, to weźmie, kto nie, ewentualnie się zgodzi. A jeden z kibiców pyta, czy oprócz Bartosza Mrozka, jeśli Lego odkupi od nas, po tym jak my go wykupimy, jeszcze jakiś piłkarz ma szansę w przyszłym sezonie gdzieś może zapukać do jakiejś ligi zagranicznej? Ciężko chyba, wiesz. Myślę, że to jeszcze nie jest ten etap, gdzie indywidualnie zawodnicy Stali Mielec są gotowi na ligę zagraniczną. No bo mówimy, nie wiem, teraz krótkofalowo o dobrej dyspozycji Maka. Ale no to pewnie już zawodnik, który raczej będzie miał ciężko, żeby z Polski wyjechać. Pewnie Bartek Ciepiela to jest taki piłkarz, na którego można liczyć się najbardziej, kiedy wróci do Legii Warszawa, jeżeli tam będzie grał, jeżeli dalej może będzie gdzieś wypożyczony, no to pewnie najprędzej on, biorąc pod uwagę po prostu wiek zawodnika, aktualną formę, umiejętności, ale ciężko mi powiedzieć, żeby poza Bartkiem Mrozkiem był ktoś, kto tu i teraz jest gotowy na grę za granicą. Chociaż dla Bartka też uważam, że bardzo dobra jesień, minimalnie słabsza wiosna, chociaż też oczywiście miał bardzo dobre interwencje, ale myślę, że no tak porównując sobie wiosnę i jesień, to jednak ta jesień u Bartka była zdecydowanie lepsza i więcej było takich interwencji na poziomie europejskim. I myślę, że Bartek też jeszcze potrzebowałby takiego sezonu, dwóch na to, żeby przetrzeć się na poziomie ekstraklasy, może wrócić do Lecha Poznań, może tam być jedynką, jeżeli by mu się udało wygrać rywalizację z Filipem Bednarkiem. To myślę, że jemu jeszcze też jest taki czas potrzebny, bo pamiętamy, jak to wyglądało w przypadku Rafała Strączka, który bardzo szybko odszedł i podpisał kontrakt tak naprawdę po pół roku dobrym w ekstraklasie z Girondins Bordeaux, ale to drugie pół roku już było zdecydowanie słabsze w wykonaniu Rafała Strączka. Tam przydarzały się mu błędy i dzisiaj ma spore problemy z regularną grą. Tak naprawdę już dokładnie nie pamiętam, ale chyba tylko jedno pucharowe spotkanie ma w tym sezonie Rafał Strączek. Także no tutaj nawet Bartek Mrozek, to uważam, że jeszcze troszkę za wcześnie, że jeszcze potrzebuje tego sezonu przynajmniej albo dwóch do tego, żeby udowodnić swoją wartość na poziomie ekstraklasy. Ok, mamy jeszcze dwa pytania. Jeśli Stal mogłaby w przyszłym sezonie wypożyczyć tylko jednego piłkarza z duetu Kamil Kruk, Bartłomiej Ciepiela, to kto by to był? Paweł Drogosz. Wiem, bo razem pracowaliśmy, znamy się bardzo dobrze. Paweł pracuje w Ekstraklasie, a Life Park i
Akurat to takie pytanie z podtekstami, już tam nie będę wchodził w konkrety, bo takie bardziej nasze prywatne rozgrywki. Wiesz co, to też trzeba spojrzeć, gdzie Stal będzie potrzebowała bardziej wzmocnień. Czy to będzie linia defensywy, czy to będzie pomoc. Wiesz co, myślę, że biorąc pod uwagę, w jaki sposób gra dzisiaj Ciepiela, i jak go potrafi wykorzystać odpowiednio dla tego zespołu Kamil Kieryś, to myślę, że wchodząc gdzieś w głowę tego szkoleniowca, bardziej przydałby mu się Kieryś, bardziej przydałby mu się Bartek Ciepiela, żeby po prostu mieć tego piłkarza, który w jakiś sposób pod jego wodzą zaczyna coraz lepiej wyglądać. Może to jest odpowiedni moment do tego, żeby przedłużyć to wypożyczenie, żeby Bartek Ciepiela dalej był zawodnikiem Stali Mielec, ale pewnie jeden i drugi po prostu by były przydatny w przyszłym sezonie zespołowi Kamila Kieresia. To jeszcze ostatnie pytanie. Jeden z kibiców pyta, czy znasz kogoś z waszej redakcji albo z zaprzyjaźnionych, kto był kiedykolwiek na meczu Stali Mielec u nas tutaj w No Mielcu? to Bartek Gleni i Michał Rzepakow. No, to Tak, są ale to dobra, to inaczej, to opomijamy tą dwójkę, bo to mówię, to już można im niedługo, wiesz, obywatelstwo nadać tutaj honorowi i mieszkańcy Mielca. wieczór, nie jedna noc, nie jeden poranek spędzony w Mielcu przez tych panów, a przede wszystkim nie jeden mecz Stali Mielec obejrzany z wysokości trybuny, nie jeden skomentowany. No myślę, że to taki nieodłączny duet, jeżeli chodzi o Stal Mielec w Ekstraklasie. Nie ma Stali Mielec, nie ma Bartka Glenia, a także Michała Żewakowa. To ja jeszcze dodam Ci pytanie. To w takim razie Adam Sławiński, kiedy pojawi się u nas w Mielcu? Akurat ten duet niestety mnie zaprasza, tylko się boję troszkę, bo to są wyjazdy bardzo ryzykowne. Wiesz co, problemem jest to, że dużo pracy, a też duża odległość do Mielca i przez to nie było za bardzo czasu, bo ostatni raz byłem w Mielcu na meczu Stali, jeszcze to było chyba za Zbigniewa Smułki, kiedy pracowałem w Polsacie i po prostu jeździłem jako reporter na pierwszą ligę. To były te moje ostatnie mecze obejrzane z wysokości trybun, a w zasadzie wysokości murawy w Mielcu. Ale myślę, że To dojdzie do nie takiej no, chwili. zdecydowanie musisz nadrobić zaległości w takim razie. To prawda. Myślę, To prawda. że obaj panowie z Kanal Plus zaopiekują się tobą odpowiednio. Niestety tak. Okej, to wszystkie pytania. Adam, wielkie dzięki, że znalazłeś dla nas czas. Ale wiem, jeszcze jedna rzecz. Ostatnia, No już, dawaj. o, już obiecuję. No bo Nie ma. drodzy kibice, my to nagrywamy już wieczorem. Jest środa. Materiał będzie w czwartek, ale my nagrywamy to w środę. No dzisiaj obiegła chyba wszystkie media informacja o trenerze Rakowa Częstochowa. Marek Papszun kończy swoją karierę. I powiem tak, jak bardzo zamieszało to w twoim dzisiejszym dniu? Nie przedłuży kontraktu z Rakowem. Ja myślę, Tak. że prędzej czy później akurat wróci do pracy trenera Marek Papszun. Tak. Dobrze, że doprecyzowałeś. Na pewno gdzieś tam jeszcze się pojawimy jako trener albo selekcjoner. Obstawiałbym to może nawet drugą wersję. To bardzo zamieszało to w dzisiejszym dniu u was w redakcji? No tak, to było duże zamieszanie, to było duże zaskoczenie, tym bardziej, że każdemu się wydawało, że ta konferencja to po prostu będzie przedłużenie o kolejny rok. Też rozmawiałem z zawodnikami Rakowa Częstochowa i oni kompletnie się nie domyślali, że to w taki sposób będzie wyglądało. No, oni też byli przekonani, że to po prostu konferencja zwołana po to, że będzie przedłużenie kontraktu. I jeszcze wczoraj każdy z nich tak naprawdę normalnie zszedł spać. I w ogóle nie zastanawiał się nad przyszłością klubu z Częstochowy. Przychodzi tutaj ten dzisiejszy środowy poranek. Oni mają takie spotkanie przed treningiem. Przychodzi Marek Papszun i on im oznajmia, że nie będzie dalej trenerem, że przyszły sezon to będzie nowy szkoleniowiec Rakowa Częstochowa i później dopiero jest ta konferencja prasowa. Duże zaskoczenie dla zawodników, duże zaskoczenie dla całego środowiska. Można tutaj rozkładać ten czynnik, te decyzje na wiele aspektów. Biorąc pod uwagę Marka Papszuna, wypowiedzi, wywiady, na pewno można było się domyślać, że do takiej sytuacji dojdzie. I też jak rozmawiam z zawodnikami, to oni też byli przekonani, że jednak prędzej czy później znają też taką
zasadniczość, prawdomówność Marka Papszuna, że on raczej nie rzuca słów na wiatr, tylko jak już powiedział, że kiedyś chce sobie zrobić tę przerwę od trenowania, to sobie ją zrobi. No to każdy wiedział, że prędzej czy później do tego dojdzie, ale nie w momencie, kiedy jesteś bardzo blisko zdobycia mistrzostwa, a prawie można powiedzieć już to mistrzostwo zdobyłeś, gdzie możesz walczyć o fazę grupową Ligi Mistrzów, gdzie możesz walczyć o fazę grupową europejskich pucharów, ty z tego projektu rezygnujesz. No to duże zaskoczenie, myślę, dla wszystkich w Częstochowie. Tam oczywiście, jak to bywa w tym klubie, pożar został szybko ugaszony, bo Michał Świerczewski już od dawna planował to, że może dojść do takiej sytuacji i zawsze sobie wybierał takich trenerów, brał ich pod lupę, którzy mogą ewentualnie Marka Papszuna zastąpić. I no, dzisiaj on mówi, że już ma wybranego trenera, że potwierdził go i namaścił w jakiś sposób również Marek Papszun, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast mamy drugi sezon, kiedy mistrz Polski będzie przystępował do eliminacji Ligi Mistrzów z nowym trenerem, bo podobnie było Z Lechem. w poprzednim sezonie z Lechem, kiedy to zrezygnował z powodów osobistych Maciej Skorża. Nie można jeden do jednego tych sytuacji porównywać, bo tam to było no, praktycznie już na początku przygotowań, kiedy to Maciej Skorża zaskoczył kompletnie wszystkich. Tutaj Raków pewnie bardziej był na to przygotowany, bo tak jak mówię, Michał Świerczewski od dawna sobie ten rynek trenerski analizował i zastanawiał się, kto może ewentualnie Marka Papszuna zastąpić. Też mamy początek jeszcze trwającego sezonu, więc totalnie inaczej będzie ta zmiana wyglądała, więc jeden do jednego tego nie porównamy. No ale myślę, że mało jest takich lig, gdzie dwa sezony z rzędu będziemy mieli mistrza, którego w eliminacjach europejskich pucharów reprezentuje nie ten trener, który to mistrzostwo z tym klubem zdobywał. Kapitalna praca Marka Papszuna, 7 pięknych lat, dwa awanse, dwa puchary Polski, dwa super puchary. Teraz pewnie dorzuci jakieś kolejne trofeum, no bo dwie szanse i jedna na wyciągnięcie ręki, czyli mistrzostwo Polski. Myślę, że mało jest trenerów, którzy schodzili ze sceny niepokonanym, bo jednak jak patrzymy na trenerów, nawet widzieliście to w tym sezonie w Stali Mielec, no to raczej po prostu nawet jeżeli ten trener osiągał sukcesy, jeżeli był lubiany przez kibiców, tak jak Adam Majewski, no to przychodzi trudniejszy moment i wtedy z tym klubem się żegna. A tutaj dochodzi do takiej nieczęstej sytuacji, nie tylko w Polsce, ale ogólnie w światowym futbolu, że jednak trener odchodzi z klubu, mając no, tak naprawdę tylko i wyłącznie dobrą opinię, dobre wyniki. Pewnie później w takiej dalszej perspektywie będzie trochę brakowało takiej weryfikacji Marka Papszuna na europejskiej scenie, bo poprzedni sezon to były bardzo przyzwoite spotkania. Pewnie nawet momentami Raków Częstochowa podobał nam się bardziej niż Lech Poznań, tylko że na samym końcu brakowało kropki nad i, brakowało tego pozytywnego wyników w Pradze ze Slawią. Także no, różnie można patrzeć, ale kompleksowo kapitalna praca Marka Papszuna i tylko zastanawiam się nad tym, jak ten zespół z nowym szkoleniowcem będzie wyglądał. Utrzymuje tutaj Michał Świerczewski, że to szkoleniowiec, który będzie po prostu kontynuatorem tego, co wymyślił sobie Marek Papszun, ale możemy pytań mieć wiele. Jak będą reagowali konkretni zawodnicy? Zobaczmy, ilu on wymyślił sobie po prostu pod swój pomysł piłkarzy, którzy nikt by nigdy nie powiedział, że oni zostaną mistrzami Polski albo że będą grali w klubie, który będzie w topie ekstraklasy. Mówimy tutaj o Rundiciu. Pamiętamy, jak ten zawodnik spadał z Podbeskidzie Bielsko-Biała. Okej, były jakieś pozytywne sygnały z jego strony, no ale nikt nie spodziewał się, że to będzie piłkarz, który wyrośnie na jednego z lepszych stoperów ekstraklasy. Czy Papa Nikolaou, który chyba spadał z Ligi Greckiej, czy Jean Carlos, który nie był tak naprawdę nawet momentami pierwszym wyborem do składu Pogoni Szczecin, czy Patryk Kun. No, tych piłkarzy, których sobie wymyślił Marek Papszun, wpasował w swój styl gry, wpasował w swoją taktykę i oni w tym całym kole zębatym idealnie pracowali, no było bardzo wielu. Nawet takie pytanie, jak będzie wyglądała pozycja napastnika u nowego szkoleniowca, bo wiemy, że często to był taki defensywny napastnik. Napastnik, który przede wszystkim miał zadania w pressingu, zadania w jego zakładaniu, a także w
mądrym ustawianiu, a dopiero później było strzelanie goli. Takim piłkarzem jest Gutkowskis. Oczywiście ma też swoje sytuacje. Momentami jest nieskuteczny, ale bardzo jestem ciekawy, czy będzie w końcu taki typowy snajper w Rakowie Częstochowa, czy nowy trener dalej będzie szedł ścieżką Marka Papszuna i szukał takich piłkarzy, którzy po pierwsze potrafią przetrzymać piłkę, dobrze czują się w grze fizycznej, w grze w powietrzu, dodatkowo jeszcze ewentualnie potrafią idealnie zakładać pressing, tak jak to było w przypadku Gutkowskisa, który był ten zawodnikiem, któremu ufał Marek Papszun i który wyznaczał ten kierunek i miejsce zakładania pressingu. To jeszcze jedno pytanie. To kto będzie tym szkoleniowcem według ciebie? Na pewno Muszę. macie jakieś typy w redakcji. Gardle, nabrałem wody w usta, ale nie nabieram wody w usta, jeżeli chodzi o odpowiedź. Wykluczamy chyba dwóch zawodników, którzy przejawiali się w mediach, dwóch trenerów, Trenerów. którzy przejawiali się w mediach jako potencjalni następcy i kandydaci. Mówimy tutaj o Dawidzie Szulczku, bo właściciel napisał wprost na Twitterze, że Że zostaje. to będzie dalej szkoleniowiec warty Poznań. Podobnie, jeżeli chodzi o Mateusza Drużdża, czyli prezesa Widzewa Łódź, on zapewnił, że Janusz Niedźwiedź nie ma żadnej klauzuli wykupienia, że Janusz Niedźwiedź w kolejnym sezonie również będzie trenerem Widzewa Łódź. I mówi się tutaj o trenerze Myśliwcu, a więc szkoleniowcu z Stali Rzeszów. Rzeszowa. Ewentualnie o asystencie trenera Marka Papszuna, tylko też nie wiem, czy to jest odpowiednia droga. Chyba takim idealnym następcą kiedyś w oczach Michała Świerczewskiego był Gonçalo Feio, ale wiem, że tutaj było dużo zamieszania, jeżeli chodzi o tego trenera w Motorze Lublina, także no, kulisy odejścia z Rakowa Częstochowa nie były najciekawsze, dlatego myślę, że tutaj sam wypisał się trochę, może nie z tego, żeby być nowym szkoleniowcem, ale na pewno byłby na liście tych trzech, czterech Potencjalnych. datów ostatecznie nie jest. I myślę sobie, że idealnie mi pasuje do tego wszystkiego Czesław Michniewicz. I nie wiem, czy to będzie dobry trop, ale wiem, że Czesław Michniewicz zawsze mówił, że on przynajmniej do końca sezonu chce zrobić sobie przerwę. No to by mi tutaj w jakiś sposób grało, że od czerwca przejmie nowy zespół. Pasuje pod kątem taktyki, bo lubi grać trójką z tyłu. Pasuje pod kątem takim, że namaścił go w jakiś sposób Marek Papszon, bo pamiętam, jak jechał Czesław Michniewicz na Euro U21 z reprezentacją Polski i wtedy Marek Papszon nawet pomagał Czesławowi Michniewiczowi w konstruowaniu i tworzeniu pomysłów na stałe fragmenty gry na ten turniej, które też przynosiły gole, bo pamiętamy mecz z Włochami, pamiętamy pierwsze trafienie, nie pierwsze trafienie, ale to było chyba na 2-1 z Belgią. I wtedy jednak te stałe fragmenty dawały gole. Oni mają bardzo dobrą relację. Może to jest dobry trop, bo jeżeli nie Szulczek, jeżeli nie Niedźwiedź, no to moim zdaniem ciężko tutaj szukać myśliwiec niesprawdzony na tym ekstraklasowym poziomie. Asystent, kontynuacja w jakiś sposób, ale też asystent często ma totalnie inne zadania pod kątem tworzenia zespołu, charakterystyki niż pierwszy trener. Nie wiem, czy to nie byłaby trochę zbyt miękka ręka dla zawodników. I tak wszystko mi się składało w kupę, że to będzie Czesław Michniewicz. A jeżeli nie, to ja nie wiem, czy widzę innego szkoleniowca, który profilem i charakterystyką w Polsce odpowiada mi do Rakowa Częstochowa. Jeżeli nie, to może po prostu trener zagraniczny, o którym tak naprawdę w ogóle nic nie wiemy i nie wiemy, co sobie Michał Świerczewski wymyślił. Ale na dzisiaj, jak miałbym strzelać, stawiać pieniądze, postawiłbym na Czesława Michniewicza. Drodzy kibice, rozmawiamy 19 kwietnia. Adam Sławiński obstawia, że to będzie Czesław Michniewicz. Sprawdzimy to pewnie za jakiś czas, bo w poniedziałek ponoć ma być tylko informacja, tak? Kiedy zostanie ogłoszony, ale Tak, kiedy? jeszcze nie będziemy powiedziane kto. Jeszcze później. Okej. Okay. Biało-niebiescy kibice, za nami kolejny odcinek Komunikacyjnie Stal Mielec. Dziś naszym gościem był Adam Sławiński, redakcja Kanał Sportowy. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie, że znalazłeś w tym zwariowanym dla Was dzisiaj dniu czas dla nas. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję do zobaczenia na stadionie. Tak, Adam zapewnia, że przyjedzie na stadion. Obiecujemy, że zajmiemy się tobą. Na pewno twoi koledzy też się tobą zaopiekują.
Jest gotowy. Tak więc do zobaczenia, mam nadzieję, jeszcze w tym sezonie. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, cześć.